Oby nikt nigdy. Nikt nigdy. Nerwowo wyciągnął pistolet z kabury, strzelił. Bądź mężczyzną. Giniesz za ojczyznę. To dlaczego został zamordowany? Nie chce pani mówić? Nie chcę mówić. Chłodne ściany grozy, które pamiętają krzyki i jęki katowanych. Kamienie, które widziały codziennie wchodzących i wychodzących skazańców. To cela gestapo w czarnym Dunajcu. Jedno z ostatnich miejsc, jakie w swoim życiu widzieli polscy patrioci, Żydzi, kurierzy tatrzańscy, a także amerykańscy piloci. Dzisiaj dużo mówi się o Goralenfolk, ale bardzo często zapomina, że górale płacili taką samą cenę krwi, jak mieszkańcy naszego kraju w całej okupowanej Polsce. Dzisiaj opowiemy wam właśnie o tych ludziach. Pokażemy też opuszczoną katownię gestapo, z której drogi prowadziły tylko do trzech miejsc. Na cmentarz, do willi Palas w Zakopanem albo do Auschwitz. Ten odcinek powstał przy współpracy z lokalnymi pasjonatami historii. I z tego miejsca pragnę im serdecznie podziękować w imieniu całego zespołu History Hiking. Dziękuję panu Józefowi Szaflarskiemu oraz Grzegorzowi Głowaczowi. Oraz dziękujemy Urzędowi Gminy w Czarnym Dunajcu za pomoc w realizacji filmu. Zapraszamy na kolejną historyczną podróż. Dla obecnych i przyszłych pokoleń rejestrujemy relacje świadków pamiętających II wojnę światową. Co czwartek zabieramy Was na historyczne wyprawy i nagłaśniamy mało znane świadectwa historii. To wszystko możemy robić dzięki wsparciu mecenasów. Jeśli podoba Ci się nasz kanał i chcesz dołączyć do sztabu mecenasów, brać udział w tajnych naradach, mieć dostęp do poufnych materiałów, zostać uwzględnionym w napisach w filmach i cieszyć się wieloma innymi bonusami, kliknij w przycisk Wesprzyj pod filmem. To właśnie w budynku za mną, w budynku dzisiejszego Urzędu Gminy, w podziemiach tego budynku znajdowała się katownia gestapo, tak zwany areszt podręczny. W podziemiach katowano, bito, torturowano i wymuszano przyznanie się do stawianych zarzutów polskim patriotom. Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy wejdziemy do tych podziemi i pokażemy wam miejsce, w którym czas dosłownie zatrzymał się i do dzisiaj są tam oryginalne elementy, które naprawdę warto zobaczyć. Gestapo w Czarnym Dunajcu bardzo szybko się zadomowiło. Łapanki, tortury, prześladowania stały się dla mieszkańców Czarnego Dunajca codziennością. Na czele bandy bandytów stanął niejaki Franz Maywald, nazywany Frankiem. To on upoważniał swoje psy do tego, aby dokonywali bezpośrednich mordów także na ulicach tego miasta. Już w czwartym dniu stycznia trzy kobiety, młode dziewczyny, Józefa, Albina i Ania, zostają wyciągnięte z katowni gestapo i zapakowane na wóz. Niemcy jadą z nimi na cmentarz i były bokser niemiecki w służbie gestapo, niejaki Karl Nannen, morduje je z pełną premedytacją. Swój obowiązek wobec ojczyzny wykonywał bardzo sumiennie. Z pomocą Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu udało nam się dotrzeć do naocznego świadka tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej. Pani Janina to jedna z najstarszych osób mieszkających w Czarnym Dunajcu. Na własne oczy widziała, jak gestapo panoszy się po Czarnym Dunajcu i terroryzuje jego mieszkańców. Widziała, jak gestapo biło jej ojca. Jej ojciec trafił do aresztu. Pani tata tutaj w Czarnym Dunajcu za co został aresztowany przez gestapo? Za co? Na etażerce mieliśmy książki. I przyszli na rewizję i Maywald strącił te książki z etażerki. Franz Maywald, szef gestapo w Czarnym Dunajcu. Tak. Pamięta pani, jak wyglądał? Pamiętam. Mogłaby go pani jakoś opisać? No pewnie. Chudy, nieduży. Bezczelny, że tak się wyrażę po góralsku, etako bieda.
grudnia 1939 do listopada 1944 w Czarnym Dunajcu była placówka Gestapo. Urząd gminy przez ścianę sąsiadował z budynkiem Gestapo. Gestapowcy prawie codziennie odwiedzali gminę. Areszty Gestapo, poza jednym, który mieli pod ręką, mieściły się w Sądzie Grodzkim, a klucznikiem był dobry patriota Bartłomiej Bulasz, który w końcu zginął w Oświęcimiu za udzielanie pomocy więźniom. Jesteśmy teraz w archiwum Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu. To miejsce skrywa mroczną tajemnicę z czasów II wojny światowej. Za mną znajdują się niewielkie drzwi, za którymi rozgrywały się prawdziwe ludzkie dramaty. Te kamienne ściany pamiętają dramat ludzi, którzy byli tutaj katowani. Ściany są w całości oryginalne. Wyobraźcie sobie, co musieli czuć ludzie, którzy byli tutaj prowadzeni przez zbrodniarzy z Gestapo. A do Czarnego Dunajca regularnie przyjeżdżał szef Gestapo z Zakopanego, niejaki Robert Weissmann. To on upoważniał swoje psy do tego, żeby nie mieli nad ludźmi tu przetrzymywanymi żadnej litości. I tak, niejaki Maywald, szef tutejszego Gestapo, przesłuchiwał w tym miejscu dwie dziewczyny, Żydówki. Renie, która miała 14 lat, i Lile, która miała lat 19. My nie znamy szczegółów przesłuchań. To miejsce do dzisiaj jest tak naprawdę jedną wielką tajemnicą. Wiemy, że ten potwór w ludzkim ciele brutalnie zgwałcił dziewczyny i osobiście je zabił. Innym razem Maywald dostał cynk, że niejaka pani Guzik ma radio, że słucha nielegalnie radia. Wpadł na jej trop. Świadek tego wydarzenia mówił, że krzyk był niewyobrażalny. Prowadził ją związaną, miała związane ręce, przez budynek dzisiejszego sądu, gdzie miała zostać zabita. Gdy zbliżali się do cmentarza, kobieta nagle postanowiła, że ucieknie. Wyrwała mu się i zaczęła uciekać. Maywald nerwowo wyciągnął pistolet z kabury, strzelił do niej kilka razy. Działo się to w biały dzień, na ulicy. Tak Gestapo działało w Czarnym Dunajcu. Tata stał na progu w sklepie, od ulicy. I przechodził Maywald i nie powiedział mu good morning. To wystarczyło? To wystarczyło. Tata dostał w twarz. Więc jak tata dostał twarz, to ten piesek skoczył do Maywalda. I Maywald go zaszczelił. Psa? Tego pieska. Pierwszą ofiarą w każdym razie była Pika, nasz... Ten piesek, który jest na zdjęciu na moim chrzcie. W jednej z tych dwóch ciasnych cel bez okien przybywał żołnierz 3. Pułku Strzelców Podhalańskich Eugeniusz Żeglicki wraz ze swoim pasierbem Wilhelmem Błachutem. Żołnierze ci walczyli w kampanii wrześniowej i kiedy Polacy przegrali, uciekli do Zakopanego, chcieli przy pomocy kurierów tatrzańskich dostać się na zachód, na Węgry i stamtąd dalej walczyć z niemieckim okupantem. Zdali sobie sprawę z tego, że Zakopane po przegranej, po klęsce wrześniowej staje się kurortem dla niemieckich zbrodniarzy. Przyjeżdżają tu kuracjusze, oficerowie, przyjeżdżają na zabawy, przyjeżdżają zjeżdżać na nartach, przyjechają odpocząć. Przyjeżdżają także oczywiście ranni żołnierze z frontu wschodniego. Te cele są tak małe, że zdecydowanie jedna dorosła osoba w niej to za dużo. Wyobraźcie sobie, że dwóch mężczyzn żołnierzy przebywało tak w tak ciasnym pomieszczeniu. Jedynym ich oknem na świat była metalowa kratka. Czy znała pani taką osobę, która nazywała się Agnieszka? Na ten temat mówić nie będę. Dlaczego? Ją zamordował Maywald. Zastrzelił ją. Zastrzelił. Zastrzelił ją i to zastrzelił ją w biały dzień, kiedy prowadzona była do sądu. A oficjalnym powodem tego, że ją zastrzelił, było to, że dostał cynk, że ona ma radio. A jak było naprawdę? Zupełnie inaczej. Tak, proszę pana, ja nie wiem, bo ja byłam dzieckiem. A jak się mówiło u was? Dlaczego on ją zamordował?
bo to widział chyba tylko jej krewny, który ukrył się ukrył się w wychodku. I jedyna relacja w zasadzie jaka jest to, że Maywald prowadził tę kobietę z związaną ręce i ona próbowała uciekać. Prawda? I ona chciała... Prawda, że w czasie tak, jak jej ona uciekała i wtedy ją zastrzelił. To ktoś ją wydał? Ktoś na nią doniósł, że miała to radio? Ona nie miała radia. To dlaczego została zamordowana? Nie chce pani mówić? Nie chcę mówić. Nie, bo, proszę pana, u nas w domu na przykład ja mogę mówić tylko to, co się u nas w domu mówiło. Ale jeżeli ja to słyszałam od ludzi zupełnie innych, więc na ten temat, bo nie wiem, czy to jest akurat, czy byłoby to wiarygodne. Rozumiem, rozumiem. A żyją, wiem, że podobno żyją tutaj jacyś krewni jej, więc lepiej niech to będzie milczeniem. Nie mogę powiedzieć, bo nie wiem tego, od swoich rodziców, bo wiem, że rodzice nie kłamali, no i zresztą to wszystko była prawda. Stycznia 1940 roku. Pod cele podjeżdża niemiecka ciężarówka. Dwójka żołnierzy zostaje wyprowadzona z tej celi i załadowana na wóz. Jadą na cmentarz. Stanęli przed plutonem egzekucyjnym. Pasierb, Wilhelm, zaczął się bać. Był żołnierzem, ale czuł strach. Eugeniusz zbliżył się do niego i gdy zobaczyli już wycelowane w siebie lufy niemieckich karabinów, gdy stanęli przed plutonem egzekucyjnym, Eugeniusz powiedział do swojego pasierba, a byli dla siebie jak ojciec z synem. Nie bój się, bądź mężczyzną, giniesz za ojczyznę. Powiedział to, padły strzały, ich bezwładne ciała upadły na ziemię. I najbardziej niesamowite jest to, że kiedy wejdziemy do tej celi i przyjrzymy się bardzo dokładnie ścianom, to zobaczymy, że w niektórych miejscach są ślady po tych, którzy byli w tym miejscu przetrzymywani. Zwróćcie uwagę, tu był żołnierz poniżej 5 dni. I kiedy tak patrzymy na to, to zastanawiamy się, czy były to napisy wyryte przez Żeglickiego i Wilhelma. Pani tata trafił do aresztu gestapo. Pani mówiła, że... Tak, on był... dlaczego? Właśnie strącili te książki i wtedy przedsiębiorcy dawali na odbudowę czy armii, czy uzbrojenia, dawali pieniądze. Tata mój dał 200 zł. Jak on to podniósł, jak to zobaczył, bo to był Ślązak, Malwald. Jak to zobaczył, no to ja nie, tak jak mówiłam, że trzymałam się lewej nogi mojego taty. To pani przy tym była, kiedy ten Majwald uderzył. No ja się trzymałam taty lewej nogi. Ja pamiętam nawet, w jakiej piżamce byłam. I jak uderzył go raz w tą stronę, no to żeśmy polecieli w tą stronę. Później w drugą, no to w drugą. A później raus, nianie moją i tatę do więzienia. Tu znajdowały się wielkie drzwi do celi z wizjerem, oryginalnym numerem i metalowym ryglem. Wiemy, że pojechały do konserwacji i znajdują się w Muzeum Palace. Jesteśmy na cmentarzu w Czarnym Dunajcu. To tutaj rozstrzeliwani byli polscy patrioci i ci, którzy stanęli w opozycji do hitlerowskich barbarzyńców. Zwłoki zamordowanych nie były chowane od razu, tylko wystawione na publiczny widok przez przynajmniej jeden dzień. Mieszkańcy Czarnego Dunajca, górale, mieli patrzeć i wyciągać wnioski, aby nawet do głowy im nie przyszło, żeby w jakikolwiek sposób nie dostosowywać się do nowych nazistowskich poleceń i praw. Jest tutaj tablica ku czci pomordowanych Polaków przez oprawców hitlerowskich w Czarnym Dunajcu. Lista imion i nazwisk tych, które znamy, ale z całą pewnością tych ofiar było więcej. I zobaczcie, mamy dwa nazwiska ludzi, o których mówiłem.
Żeglicki Eugeniusz, Błachut Wilhelm. I kiedy będziecie czytać o góralskiej kolaboracji, o Goralenfolk, to przypomnijcie sobie te dwa nazwiska. Ludzi, polskich patriotów, którzy zginęli za ojczyznę. Tych ludzi było zdecydowanie więcej niż kolaborujących górali. Więzienia gestapo były stale przepełnione. I tak w pierwszych dniach stycznia 1940 roku gestapowcy zastrzelili 6 patriotów polskich na tutejszym cmentarzu. W dniu 3 września 1939 odbyła się parodia sądu polowego. Za rzekome strzelanie do wkraczających Niemców zostali rozstrzelani dwaj rolnicy, Jan Gliściński i Władysław Ogrodny. Co się działo z pani ojcem na gestapo? No, Pobili go i miał czyścić motory. Motory dla Niemców? Tak, tak. Mieli kilka motorów i miał czyścić. No to tata czyścił, ale raz przyprowadzili albo 5, tego nie mogę powiedzieć. Tata mówił, ale nie kojarzyłam. 5 albo 6 młodych oficerów, których chwycili tutaj w lesie, bo oni chcieli się przedostać na Węgry. Z kurierami chcieli iść na Węgry, walczyć z okupantem. Oni chcieli iść sami. Bez kurierów chcieli iść? Bez kurierów. Ale tata siedział w jednej piwnicy, a oni w drugiej. No i nawiązali łączność z sobą. No i mówią tak, słuchaj, my uciekamy. Uciekaj z nami, bo jak nie, to cię zastrzelą. I uciekli. Ale jeszcze, no nie wiem kiedy, w każdym razie porozumieli się. I tata im nadał kierunek na Chochołów, bo tam byli ci, którzy przeprowadzali. Kurierzy, frączysty i jeszcze inni. Którzy, a tata mój do Wróblówki i przez pola i do krewnych mojej niani, do Krupów, do Pieniążkowic. A później cały czas chodzili i nękali tu mamę, przez 5 lat, a mama mówi, zabraliście go i powiedzcie mi, gdzie jest. A oni myśleli i robili rewizję po strychu, po piwnicy, bo myśleli, że może tata ukrywa się tutaj. Zajętych przez amerykańskie lotnictwo Włoch startuje kilkaset samolotów. W towarzystwie myśliwców celem amerykańskich nalotów staje się m.in. blachownia Blechhammer Kędzierzyn Koźle. To był cel strategiczny. Niemcy bez paliwa syntetycznego nie byli w stanie kontynuować wojny, dlatego Amerykanie musieli ten zakład zbombardować. Ale temat samej blachowni to temat na osobny film, więc pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście o Blechhammer się dowiedzieć, bo to naprawdę bardzo interesujący temat. Jeden z samolotów, B-17 latająca forteca, po bombardowaniu wraca do Włoch. Zostaje zestrzelony nieopodal Koniówki. Dowódca załogi podejmuje decyzję, żeby się ewakuować. Cała załoga wyskakuje ze spadochronów i opada, rozrzucona po okolicznych lasach. Teraz zaczęło się na nich polowanie. Po przeprowadzonej identyfikacji kazano im iść kilka kilometrów na północ do pierwszego aresztu. Zeszli z głównej drogi w Koniówce, następnie minęli pod Czerwone, a w Czarnym Dunajcu zboczyli na okrężną ścieżkę, która wiodła wzdłuż uprawnych pól i kończyła się w miejscu, gdzie stał budynek gestapo. Prawda święta. Pamięta pani? Słyszała pani, jak on spada? Coś mówi? Nie, słyszałam tylko, że spadł rzeczywiście. I opowiadali ludzie, że właśnie, że autem, takim gazikiem, który był odkryty, wieźli właśnie tych lotników. Tych amerykańskich pilotów. I ktoś właśnie, jakieś babsko, oni się skryli w stercie siana. Tak. Prawda? Tak. Część była uratowana przez Armię Krajową. No to znaczy, czyli poszli w las. Tak. A
Amerykański B-17 runął na torfowiska nieopodal Koniówki. Teren obstawili Niemcy i zaczęli wynosić z samolotu te części, które były dla nich bardzo istotne. Ale ciekawość ludzka nie znała granic. Po tym, kiedy Niemcy opuścili teren, na miejsce katastrofy zaczęli schodzić się mieszkańcy i zabierali z niego elementy, z tego samolotu, elementy, z których robili później przedmioty codziennego użytku. Tak to wyglądało. Co to w ogóle ma wspólnego z historią cel Gestapo w Czarnym Dunajcu? Bardzo dużo, ponieważ 5 pilotów amerykańskiej maszyny, rozsianych po lasach, zostało uratowanych przez zgrupowanie Armii Krajowej Limba. Amerykanie żyli z partyzantami w lesie i dzięki pomocy naszym udało się ich w lutym 1945 roku ewakuować przez Kijów i Odessę do domu, do Stanów Zjednoczonych. Niestety, 4 pilotów dostało się w łapy Gestapo i ci żołnierze byli przez chwilę przetrzymywani w celach, które dzisiaj Wam pokazaliśmy. Weszli przez zaplecze i ulokowano ich w pomieszczeniu na tyłach dziedzińca wysypanego żwirem. Budynek był murowany w kształcie litery L z ostrym dachem i piwnicami, gdzie trzymano polskich więźniów. W celi był dostęp do bieżącej wody, ale zwykły kubeł zastępował ubikację. Ale wiecie, co jest niesamowite? Że dzisiaj w Izbie Pamięci w Koniówce znajdują się oryginalne elementy amerykańskiej latającej fortecy. Proszę pana, i oby nigdy więcej. I tak niszczyć taki, to jest niewyobrażalne. Drodzy widzowie, to wszystko na dziś. Informujemy, że wywiad z panią Janiną ukaże się za tydzień na naszym kanale. Z kolei nasi wspierający, mecenasi, szanowne grono mecenasów, może oglądać wywiad z panią Janiną już teraz w tym momencie. Dziękujemy wam za obecność w czasie naszej historycznej wyprawy i widzimy się oczywiście za tydzień w czwartek o 20:00. Do zobaczenia.